Cześć, cześć, bardzo serdecznie. Zaczynamy tutaj nowy cykl Habidity Challenge. I mamy pierwszy odcinek z 5 liber północ. I raptem 10 bramek, 98 metrów. Jeśli ci co 10 metrów wychodzi na to, że będzie bramka. No tam. Więc bardzo blisko jest to wszystko. Próbujemy zaatakować lewą, jechać lekko. To mocno, oczy. Nie. Czekaj, dobra. I nie później mamy świetną pozycję na kolejne. No. Poczekaj, spokojnie jak na wojnie. No gdzie mnie tu jakieś ramię pokazujecie? Kurde, wreszcie. Stara to jest. Mamy. Idziemy na minimet. Ja chyba wiem, co to poprawi, bo... Nie chcę iść tak blisko. Jest naprawdę minus 3. O. To został pięknie. A, to jest taka przeszkoda, którą musimy czekać, to ciekawe. No nie, tu. No, co on ruszy? Ja go w sumie wyhamowałem, no w takim dość... W tym momencie to się demon i teraz się wkurzyłem. Tam dobrze szło, no tak ładnie szło, perfekcyjnie i się naprawiło. Od tego niedaleko się spaprało, to jeszcze w ogóle nie możemy jakoś dalej wjechać. No nie możemy się przebić. Nie mogę cię wspiąć. Ale co znowu? Przodem. Ale wie, chyba wiem, że tylko żeś mnie wpadli. No, drapie. Udało się.
Już mamy 816, czyli jest minimum zrobione. Ale tutaj w końcu gardała mi pojdała. I to mocno. Pomalutku, ale nie do tych. No jesteśmy. 910. Bardzo dobry wynik jak na początek. I bierzemy się za etap drugi. Już przechodzimy do etapu drugiego. Nawet ciężarówki nie wchodziliśmy. Co my tu mamy? 11 bramek, 70 metrów, czyli to też daleko i bramki są dość rzadko na to wychodzi. Zobaczcie ile dróg do wyboru. Piękna sprawa, nie? Nie, spróbujmy. To się pewnie źle skończy, znając moje umiejętności, ale do odważny świat należy. Podobno. Dobrze, udało się. Ale jaj. No jeszcze tylko tu, ale powinien być gorzej, bo coś ten kontener kolejny. No ale czepło. To co chwilowe nic nie widzę. My tu mamy jechać, no to na to bym nie wpadł. Wiem, że to głupie, że przekrzywiam głowę, ale... Ale nie umiem inaczej. Mamy 400. A, no, celujemy oczywiście w granicach 850, powiedzmy. Więcej. No, to są rzadko ustawione, to jest o tyle fajne, że można się jakoś zdążyć ustawić pod nie. A nie, że wjeżdżasz w jednych, w drugie i... Tu jest ten cały problem, że nie zdążyć z jednego wyjechać i ustawiać się pod następnej. To jest niefajne. Jak to tu wyglądamy? Nieźle. Proszę Państwa, nieźle. Mamy wielkie, no nie rób pan tego. No dobrze, po. Mamy maksa, dałby do przodu. No właśnie, stara się, widzę, stara się. Bardzo chcę dać do przodu. Nic nie widzimy. No, czy my damy radę? Nie, to w ogóle nie ma sensu się pakować na ten, bo nie damy rady wjechać.
wystające, ale będzie groźnie. Nie, też patrzysz na drugą moc. Ale jest trudno. Sekundę. No, ciasno jak jasna cholera, widzę. Jeszcze z górki, nie? Z górki to jest. On idzie, jest tak powiem, nie patrzy. Dobra, przejdzie. Wiecie, myśmy już dotarli do końca. Tak się wciągnęłem w te wszystkie przeszkody, że nawet nie zauważyłem, że tyle ich pokonaliśmy. No powiem szczerze, strasznie wciągający rajd. Punktacja, spoko. Tutaj nie wiem, jak z końcówką nam pójdzie. Bardzo wąsko, ale jakoś tak powiem, że fajnie. Zdecydowanie podoba mi się ten rajd, szczególnie, że zdobyliśmy praktycznie maksymalną ilość punktów 1076 i to nas bardzo mocno przybliża do platyny w tym całym rajdzie. Na to przecież rozpoczęty etap trzeci ma tylko 8 bramek. To jest ciekawostką dla mnie, bo dość mało. Jestem ciekaw, jak nam tu pójdzie, bo no, musimy mieć 600 parę punktów, żeby to był dobry odcinek. I zobaczymy, jak nam tu pójdzie. Nie wiem, czy będę blisko przepaści, też nie lecimy, tak mi się już wydaje, ale może mi się tylko wydaje. 200 punktów na razie wpadły, to jest szybko, dość gładko. Dobrze, auto dość mocno odbiło. Nie wiem, czy tutaj uda się. Jest. Musimy się teraz jakoś zmieścić. Wygląda na dość ciasno, ale wiecie, tu lakier to jest drugorzędna kwestia. Wydaje mi się, że to jest za wąskie na nasze auto. Kurde, tam widać koniec. Znaczy, no jakbym musimy. A, tu jest jeszcze bramka, której nie zauważyłem. Ale gra świruje. Nie wytniemy. Udało się. Kurde, myślałem, że ta ścienka mam idealnie wywalczenie, żeby pokonać, żeby odbić, podnieść ten uderzek. Poczekaj, chwila, pani. Jedziesz jak ja, kurde, te patrzę, gdzie na to wytnęliśmy. Teoretycznie chyba wolę prosto, nie?
Nie wiem, że to jest bliżej przepaści, ale chyba tak mi lepiej. 682, wynik w porządku. Ale 782 gdzieś w ogóle. Elegancko, słuchajcie, elegancko podoba mi się. No dobra, słuchajcie, czas na odcinek czwarty. Tutaj mamy już tylko 6 bramek, słuchajcie, 6 bramek, ale za to 135 metrów, czyli bramki różnie będą być zbyt gęsto. I co, no to 450 punktów, myślę, że dajmy sobie do zdobycia. Już 200 mamy. Nie ma żadnej bramki? Nie ma. Coś jest, ale chyba dobrze jedziemy. Trochę potrzeba. No nie. Za mocno potrzeba. Chcieliśmy jechać. Tędy. A tu musimy chyba w mur wjechać, słuchajcie. Tak, żeby najlepiej nie spadł na paliki. Proszę, co, dajcie mi chwilę, bo tak się. Co jest chyba możliwa trasa. No to możemy spróbować się tam dostać. Także nie wiem, czy to nie skończy nurem w dół na prawo. No dalej, 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 dalej. Dalej, ciśnij. A, to jest taki mega. To byle w czerwoną, nie. To byle nie ten. O, ile bloków ten. Trochę spadliśmy. Trochę bardzo. Ale byliśmy. Jeszcze szybko spadło. Trochę nas tam minęło mocno. To jest 78. Ale już jestem zadowolony. Chociaż czy nawet jak nas nie bójnie, to jest 578. I tak jest. Bardzo dobry rezultat. I został nam już ostatni odcinek. I mamy koniec tutaj tego rajdu. Ale nie oczywiście całego Grand Prix. No i dobra, przechodzimy do odcinka numer 5. 8 checkpointów przed nami. 160, 161 metrów. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Ten zakręt to tak nie wiem, tu dołem to wydaje mi się, że upchniemy. Jeśli musimy jeszcze zrobić drogi numer 3. Ja po prostu na dół zjechać. Nie wiem, czy tak się da, tak można. Chyba zawiesiliśmy.
No. Trochę tak. Oj, chcący zgasiłem. Myślę, że przednia to nie jest dobra kamera. Bo jeśli to coś w przodu. Jakim cudem się udało? Jakim nie wiem, ale się udało. Tutaj jest szeroko. Więc możemy sobie popołudować. Ale za to tu już nie jest szeroko i nie wiem jak to się skończy, jest jeszcze ostry spad, więc tak jakby no, będzie ciężko jechać pomału. Mamy jeszcze tą koparkę, ale chyba przejdzie. To spróbujemy tak, przeszedł. I spróbujemy szeroko pojechać. Teraz no, ładować się praktycznie, tak więc chyba podziękuję. Ojej, tutaj to jest zasłane kamieniami. To spoko. Sobie brakuje do 5, nie, no trudno. Dobra, próbujmy ogniem na średnim. Tylko ściana dodatkowa, to jakby... powoduje nam dodatkową przeszkodę. Nie będziemy jej widzieć tego, przeszkodę. Dobra, łapiemy kamerę. No weź, już tyle przyjechali. No, nie bardzo, nie bardzo. Jeszcze nam to idzie. Ja myślałem, że jak tu się wbiliśmy, pójdzie, już pojedzie i będzie okej. Okay. Mimo, że mamy ręce zaciągnięte, to kurde, tak leci do przodu jak wściekły. Ale gdyby to nic nie daje.
Tak, próbujmy tak. Kurde, też nie. Dobra, patrzcie. Jeszcze trafiłem w bramkę, ale to jest czysty park. Tutaj przyjechałem tego zielonego tupeczka. No tam sporo czasu straciliśmy, ale udało się. Walczyłem i się dowalczyłem, że tak powiem. Dobra, wydaje mi się, że tu musimy zmienić kamerę i nie ryzykować na końcówce tego wjazdu. No i pięknie. 702, więc myślę całkiem nieźle jak na tyle tam jaką walkę straciliśmy tam pod koniec. I powiem szczerze, że jestem pewny, że platynka to na luzie. O, naprawdę spoko. Cyk. I kończymy Grand Prix. Znaczy nie Grand Prix, tylko etap. I mamy platynkę 300. O, łatwo, tutaj ponad 600 punktów, więc generalnie poszło nam rewelacyjnie. Zapraszam na kolejne zawody. Cześć!